Witam ponownie w kolejnym odcinku z cyklu Nietypowe rzeczy, które miałem okazję wykonywać. Dzisiaj coś, można powiedzieć, z mojej dziedziny branży instalacyjnej, którą może bardziej znam z racji doświadczenia, bo siedzę w instalacjach sanitarnych od już długiego czasu. No teraz chciałem pokazać taki przykład polegający na tym, że miał być dokonany nalot, potem wykonanie rzutu dachu, a celem miało być zaktualizowanie pozwolenia środowiskowego, odnośnie emiterów na tym obiekcie, który tutaj Państwu pokazuję. To jest piekarnia i powiem po kolei może, co było zrobione. Oczywiście tu też na stronie internetowej, wiadomo, można sobie tu pomierzyć różne rzeczy. Tu na dole wyniki, no ale to już pokazywałem wcześniej. Co dalej zrobiłem? Ten mesh, który został wykonany, został zamieniony na chmurę punktów. Tutaj widzimy przez, myślę, że nie jeden ze słuchaczy zna ten soft, Recap, który przygotowuje chmurę punktów, żeby w środowisku AutoCAD-a. Ja akurat też na Revicie pracuję i potrzebowałem właśnie przerobić tą chmurę, aby móc ją zalinkować do Revita. Tu widzimy oczywiście współrzędne, globalne, wszystko się zgadza. No teraz pokażę, co zrobiłem dalej. Odpaliłem Revita. Został zaciągnięty rzut, który tam otrzymałem, który miał naniesione istniejące, znaczy może nie tyle istniejące, co powykonawczo na jakimś tam etapie czasowym wykonane pomiary i lokalizacje urządzeń. Następnie podlinkowałem chmurę punktów, która się teraz załaduje. Widzicie Państwo, jak to szybko, fajnie. I teraz można sobie zadać pytanie, ile czasu by trwało przejście po całym dachu i dokładnie pomierzenie, lokalizowanie tych rzeczy. A znając trochę realia czasami dachów na różnych obiektach, to trzeba dodatkowe szkolenia przechodzić, żeby było pozwolenie wejścia na dach, badania lekarskie powyżej 3 metrów. No to jest taki standard na budowie, bo to znam z autopsji. No i został wykonany nalot, następnie podlinkowany do Revita, gdzie widzimy dokładnie, w jaki sposób obiekt jest usytuowany, gdzie mamy istniejące jakieś rzeczy i nowe rzeczy. I teraz wyłączę tą chmurę, aby Wam pokazać, jak to wyszło względem dokumentacji, która była kiedyś tam wcześniej wykonana. Widzimy. Tu były istniejące, znaczy, przepraszam, nie istniejące, tylko jakieś tam z powykonawczej rzeczy, jakieś emitery wrysowane. Widzimy tu na czerwono zaznaczone, jak wygląda to dzisiaj. Widzimy tutaj, wcześniej było puste pole, nie? Widzimy, ile tu tych emiterów jest, żeby tak jeszcze raz to zobrazować. Załączę chmurę ponownie i widzimy, ile tego tu jest. Wyłączę chmurę, żeby z powrotem lepiej to było czytelne. Tu jakieś widzimy przesunięcia, tu dodatkowe rzeczy. No i zobaczcie, ile tu mamy kominków. Tu ile mamy kominków. Następnie tu ile kominków. I teraz wyobraźmy sobie, że byśmy musieli to wszystko ręcznie mierzyć. A tak, ten nalot trwał tu może z jakieś 25 minut. Potem przygotowanie chmury punktów. Znaczy najpierw mesza, potem chmury punktów. No i potem trochę, powiem kolokwialnie, dziubania, żeby przerysować to wszystko, no ale jesteśmy pewni, że to jest właściwe, nie? Że nic nie ominęliśmy. Czyli nie musimy tam zastanawiać się przed złożeniem dokumentacji do aktualizacji pozwolenia, czy wszystko nam wyszło właściwie, czy wszystko zaznaczyliśmy, bo możemy jeszcze sobie wziąć i po prostu jeszcze raz dokładnie wszystko sprawdzić. Widzimy, czy mamy wszystko pozaznaczane. Po kolei wszystko. I nawet jesteśmy w stanie, nawet i można powiedzieć, średnicę zbadać, bo
widząc widoku 3D, to nie mamy to tylko rzut płaski, tylko to mamy tak jakby widok 3D. Możemy tu nawet zmierzyć średnicę wychodzących, widzicie, wychodzących kanałów, nie? Także taki prosty przykład dzisiaj z innej dziedziny. Myślę, że tam znowu coś ciekawego w następnym odcinku pokażę, może coś tam innego. Jestem ciekawy waszych komentarzy. No, tak startuję z tym kanałem. Wybaczcie może czasami, że może to się tak, nie ma jakichś takich przepięknych słów, ale jestem człowiekiem z budowy, z wykonawstwa i staram się przedstawić tak te rzeczy, jak to czasami na budowie na szybko się wymienia informacje. No, cenię sobie zawsze dostęp do informacji, a widzicie taka chmura punktów, to jest dostęp do informacji. Mamy, tak samo staram się, jak robię naloty, staram się akurat tu w tym miejscu, o tu widzicie, tu nie ma, ale teraz, bo to był kiedyś tam nalot z 2021 roku, teraz staram się za każdym razem wpisać datę, aby było wiadomo, że stan na dzień taki a taki. I teraz już przy każdym nalocie wpisuję daty, takie coś przekazuję, że tak powiem, zleceniodawcy czy zarządzającemu nad obiektem, że on to ma do swojej dokumentacji, nawet później chcąc, nie wiem, jakieś robić przeróbki czy coś, no to sobie może nie musi posiadać żadnego AutoCada, czy tam Revita, czy jakichś innych programów CAD-owskich, czy nawet ludzie będący coś na dachu chcą sobie zmierzyć, to wchodzą nawet z poziomu telefonu i po prostu sobie mierzą jakieś tam odległości, jeżeli by trzeba było jakieś dodatkowe kanały przeprowadzić. Także dzisiaj taki kolejny krótki filmik z tego, co ciekawe rzeczy robię. Tyle. Dziękuję.